Я заграю за співаю полю вніка. Thank you.
Thank you.
genialny dar. Znakomity, wspaniały zespół ludowy z Łódzka na Ukrainie. To dzięki nim mogliśmy na chwilę przenieść się w rejon Polesia, w rejon Wołynia. Wszystkiego nauczył ich pan profesor Oleg Kozaczuk, którego bardzo prosimy. Jeszcze nigdzie tak nie zmógł, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Chinach, ani we Włoszech, w Grecji, jak dzisiaj. Witamy go bardzo serdecznie. Pan profesor Oleg Kozaczuk. Drodzy Państwo, 120 sztuk młodzieży ćwiczy na co dzień w Pałacu Kultury w Łódzku. Jest razem z nami pan dyrektor Pałacu Kultury, Juri Wojnarowski. Bardzo prosimy, panie dyrektorze, zapraszamy tutaj na środek. Pięknie dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję i dziękuję Bogu, że na koniec koncertu, gdzie był samy najlepszy taniec Gopak, doszli przez nas. Dziękuję za zaproszenie naszego zespołu. Bardzo miło było u nas w Łódzku, jak przyjechali wy. Był Stanisław Radny, była Tereza, Jadzia, Andrzej Soltys. I naprawdę u nas w Łódzku to była taka samy najlepszy zespół z Ryglic i z Lubczyn. Tak, panie? Я życzę вам здоров'я, хліба, покою, щоб ніде не було ніяких, опроч дещу, дещ по себе, бо буде урожай. І ми з України до вас приїхали з усміхом, з файними дівчинами, файними хлопаками. Прошу на сцену пана бурмістра, пана Станіслава Раднего, пані Терезу, пана Анджея Солтеса, щоб трохи так пару упомінків від України. А для вас, для всіх, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Pięknie dziękujemy panu dyrektorowi. Panie dyrektorze, te dziewczyny byśmy chętnie zostawili tutaj w Ryglicach. Chyba nie puścimy, panie sołtysie, co? Wszystkie dziewczyny zostawi pan w Lubczy. Zostaną tutaj w Lubczy te piękne dziewczyny i będą nas uczyć tych wszystkich pięknych tańców. Oczywiście, jeśli tylko jest taka możliwość, zapraszamy, żebyście nam pokazali, jak to wszystko można wykonywać, jak to wszystko można robić. Świetnieście nas bawili, jesteśmy bardzo pod wielkim, wielkim wrażeniem i jesteśmy bardzo dumni, że gościcie u nas. Ja mam pytanie do pana od muzyki, to pan Witalii Ochmaniuk. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, jak na takim prostej fujarce, bo takie fujarki my tutaj w Lubczy mamy. Jak można tak pięknie zagrać na takim prostym, pięknym instrumencie, jak fujarka? To może tego mistrza od fujarki bardzo prosimy tutaj. Że to jest prościutki instrument, raz, dwa, trzy, cztery dziurki, no może to 10 dziurek. Mógłbyś zagrać nam coś jeszcze tutaj sam na tym pięknym instrumencie? Brawa, wielkie brawa! Panie sołtysie, może by dzisiaj zacząć te tańce? Dzisiaj taką znakomitą zupę pan serwował dzisiaj dla wszystkich
Gości, znakomita ta zupa była. Lubczyk dało się wyczuć od razu. I po tym Lubczyku na pewno te tańce by najlepiej poszły dzisiaj. Zaczynamy dzisiaj, próbujemy. Wiesz, że Lubczyk to afrodzik miłości? Oczywiście, oczywiście. O, pan radny nam tutaj coś więcej powie na ten temat. Podobało się? To bardzo dobrze, bo czasem na Facebooku spotkałem takie różne komentarze, ale myślę, że po dzisiejszym występie ci będą żałować, co próbowali coś tam zrobić, nie? Myślę, że tak. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo zespołowi z Łódzka za piękny występ. Całemu zespołowi i panom opiekunom na ręce pana Jurija Wojnarowskiego dziękuję za to, że do nas przyjechaliście i również za to, że mogliśmy u was gościć. Było to dla nas nowe doświadczenie, poznanie nowej kultury. Cieszymy się i liczymy na dalszą współpracę. Dziękuję panu. Panie profesorze, jakby tak na koniec jeszcze kawałek tego tańca ostatniego, wspaniałego. To był taniec narodowy, on się nazywał Gopak, tak? Gopak. Moglibyście tak na bis jeszcze troszeczkę, choćby samą końcówkę tego tańca. Bardzo prosimy.
pięknie dziękujemy. Brawa, wielkie brawa dla znakomitego zespołu ludowego z Ukrainy, Wolnienianka. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy panie profesorze za to, że tak wspaniale wyćwiczył pan całą grupę. Pięknie dziękujemy przyjaciołom z Łódzka i zapraszamy ich na poczęstunek w tej chwili w imieniu pana sołtysa. Drodzy państwo, ja chcę podziękować jeszcze wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji tych doczynek, bo po prostu pomogli finansowo. Dziękuję.